Piłkarze Polonii Bytom w starciu z rezerwami tyskiego GKS-u nie mogli sobie pozwolić na stratę punktów, jeśli marzyli o wskoczeniu na pozycję lidera grupy drugiej Heist czwartej ligi. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili w tym spotkaniu goście. W 16 minucie Jakub Piątek uderzył z dystansu, ale Patryk Król był na posterunku. Niebiesko-czerwoni odpowiedzieli składną akcją lewą flanką, po której potężnym strzałem popisał się Hubert Tylec, ale piłka trafiła tylko w poprzeczkę. Kilka chwil później Krzysztof Haugas urwał się lewą stroną, wszedł z futbolówką w pole karne i posłał ją minimalnie obok słupka. GKS starał się atakować, ale jego akcje kończyły się najczęściej na wysokości pola karnego. Do przerwy przy Olimpijskiej bez bramek. Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli przyjezdni. W 52 minucie Tyszanie przeprowadzili szybki kontratak, jednak stuprocentowej okazji nie wykorzystał Paweł Kaczmarczyk. W 66 minucie piłka w końcu zatrzepotała w siatce, ale gracz Polonii w chwili podania był na spalonym. W 80 minucie gospodarze rozmontowali obronę rywala, a Haugas takim strzałem otworzył wynik. Miejscowi poszli za ciosem. Jarosław Czernysz przedarł się prawym skrzydłem, dograł piłkę do Haugasa, który dopełnił formalności. Pomimo wysiłków rezerw GKS-u wynik nie uległ zmianie. Bytomianie wygrali pierwsze spotkanie po zimowej przerwie. Wiedziałem, że w pewnym momencie drużyna tych no nie jest w stanie wytrzymać, biegać przez cały mecz. Myśmy tą piłkę trzymali, stwarzaliśmy sobie sytuację, no w którymś momencie musieli pęknąć. I tu widać było, że chłopcy, którzy weszli, Jarek Czernysz, Lewicki czy Andrzej, po prostu zrobili różnicę, weszli na podmęczonych. Ruszyło to troszeczkę i dwa razy żeśmy dograli, plus jeszcze stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Na pewno te bramki, które straciliśmy, to nie był nasz pomysł na grę, to trochę inaczej zakładaliśmy sobie przede wszystkim tę grę w defensywie. No niestety, popełniliśmy dwa błędy i te błędy nas kosztowały nas dwie bramki, także na pewno to szkoda, bo uważam, że do tej 80 minuty ta konsekwentna gra w defensywie i te kontrataki, też akcje pozycyjne, które przeprowadziliśmy, miały swoją jakość i można było z tego coś więcej wyciągnąć. Było kilka sytuacji, nie udało się trafić, ale fajnie, że strzeliliśmy tą bramkę w 80 minucie, poprawiliśmy. Dzisiaj trzy punkty najważniejsze i myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie to coraz lepiej wyglądało. Przy tej pierwszej bramce trochę na mnie zakręcili, taka akcja lewą stroną poszła, jedna szybka klepka. Dali do pustaka, no ciężko powiedzieć, coś więcej nie mieliśmy nic za argumentów. Potem szybka strata na drugą 2-0. Straciliśmy gola drugiego, no już to podciągnął skrzydła. Chcieliśmy, ale no niestety nie udało się, przyjechaliśmy po trzy punkty, no ale zabrakło jednak może jeszcze troszeczkę kondycji pod koniec.